Słuchajcie, jestem tak skurwiony, jesteśmy tutaj na miejscu, ale jestem tak zły cały czas za tą zainstalowaną sytuację. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła. My już po porannej modlitwie kierujemy się na Lublin. Dzisiaj amatorska liga MMA, dwóch zawodników Dragona, Dominik Strawa i Kuba Opiłowski będą startowali, będą stawiali swoje pierwsze kroki w oktagonie. Będzie się naprawdę działo. Przypominam, wczoraj byliśmy na ostrej gali w Kielcach, Clinch Fight Night, dzisiaj Alma. Dlatego subskrybujcie kanał, dajcie łapę w górę, komentujcie, bo to jest potrzebne, żeby kanał się rozwijał, i wpadajcie na mojego Instagrama. My kierujemy się na Lublin i widzimy się w dalszej części materiału. Us! Jak tam nastroje? Pierwsza walka, bo tego, tego właśnie o dopingu tutaj powiem, to dopingu to głośny temat teraz. Z Bliskim Koksem. No a kto wygrał? Bliski Koks, ale walka po tym co zapowiadali. Według mnie poziom bardzo słaby. No. Później były dziewczyny. Wiktoria Jaroniewska, studentka dietetyki i studionistka. Kurwa, gazety, Huberta mamy. Cała historia wczorajszego fejmu. Tak, ale później zachował się bardzo honorowo według mnie, bo przyznał się, że przegrał, jak powinien przegrać. Piąta walka, w piątej walce Polak. Polak z Rudym. Jak widzicie, nie potrzebujemy wcale jakichś tam nowości internetowych, Hubert wszystko nam przedstawił. A ciekawy jestem, czy znacie zawodników, przynajmniej jednego zawodnika, który wczoraj walczył na gali Clinch Fight Night. No, był mistrz świata w tajskim boksie. Widziałem wczoraj relację na jednym z najlepszych radomskich Instagramów, Łukasz Guzik Oficjal, polecam serdecznie. Ale niestety zapomniałem nazwy, przykro mi bardzo. Ale obiecuję, że poprawię się i na pewno zobaczę wczoraj tą relację i dowiem się, kto walczył. Był mistrz świata w tajskim boksie. No więc słuchajcie, widzicie, jak świat flików poszedł w przód. Naprawdę młodzi ludzie, którzy trenują i są fajnymi zawodnikami, niekoniecznie muszą znać tytułowanych zawodników, którzy walczą tam na jakichś galach, wiadomo, troszkę mniejszej rangi, ale galach, gdzie naprawdę wychodzą ludzie, którzy mają fajną umiejętność. Ale takie mamy czasy, wiadomo, friki zdominowały rynek wśród młodzieży. Czy to jest fajne, czy nie? Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ale ja zawsze mówię i doceniam prawdziwych zawodników. Jak to wygląda dla zawodnika, jak staje naprzeciwko znajomej twarzy ze swojego miasta? Słuchajcie, właśnie tutaj mamy taką teraz rozmowę, że może być tak, że w którymś momencie kolega z kolegą stanie naprzeciwko siebie w ringu. No i ja mam takie zdanie, że jeżeli wychodzę do ringu na zawody i staje naprzeciwko mnie kolega, to po prostu wychodzę i walczę normalnie. Koleżeństwo jest tam gdzieś poza salą treningową, poza matą, ale jeżeli wychodzę turniejowo i walczę o najwyższe laury i decyduję się na walkę, to nie ma odpuszczenia, jest normalna walka, traktuję kolegę jak normalnego przeciwnika. Chyba że po prostu się umawiam, odpuszczamy walkę, wygrywa osoba umówiona, nie walczymy i nie pajacujemy, nie robimy przedstawień. No takie jest moje zdanie, bo jeżeli mam wyjść i walczyć, no to wychodzę i to robię, no nie, a nie coś tam udaję, że kolega, nie kolega i tyle. Moje koleżeństwo jest jak najbardziej i uważam, że powinno być, ale sala treningowa, ring, to już jest rywalizacja sportowa, to jest nasza szansa, którą trzeba wykorzystać i mi się wydaje, że właśnie powinno się wychodzić i walczyć. Dlatego tak samo tłumaczę swoim zawodnikom. Wszystko jest fajnie, ale na treningach jak sparują, to mają sparować na maksa, oczywiście zabezpieczeni w ochraniaczach, ale na maksa, bo potem wyjdą na walkę i to co przenoszą z treningu, z maty właśnie na zawody, to procentuje potem na takich walkach turniejowych i nie tylko. Więc uważam, że ile dasz siebie na treningu, tyle potem będzie właśnie to przenoszone na zawody. I znowu tyle w tym temacie.
A ustawiłeś walkę, tak, kiedyś? Nigdy nie ustawiałem walki, ja jeszcze raz mówię, nie walczyłem nigdy zawodowo, nie musiałem tego robić, nie potrzebowałem za pieniądze, walczyłem na poziomie amatorskim, tak jak mówiłem, w karate, w kickboxingu, w MMA, w grapplingu, nigdy nic nie ustawiałem, ponieważ nie miałem takiej potrzeb. Tak jak mówiłem, w moje walki nie wchodziły żadne finanse, żadne pieniądze, więc nie musiałem tego robić. Wychodziłem, walczyłem i zawsze mierzyłem jak najwyżej. Nieraz się udawało, nieraz nie, to jest normalne w sporcie. Ale nigdy nic nie było udawanego. I teraz bardzo ważna informacja. Przyjeżdżamy na miejsce. Weryfikacja zawodników do godziny 10:00. Zawody jeszcze nie wystartowały. Jesteśmy 11 po. Słuchajcie, jestem tak skurwiony. Jesteśmy tutaj na miejscu, ale niestety zostaliśmy niezweryfikowani, ponieważ spóźniliśmy się 15 minut i organizator powiedział, że jest po czasie i niestety nie dopuści nas do walk. Troszkę dziwna sytuacja jest, dlatego, bo dostaliśmy również SMS, że dwóch naszych zawodników wcześniej nie zawalczy na turnieju, stąd właśnie nasze było opóźnienie. Musieliśmy zostawić te osoby i Dominik i Kuba nie zostali dopuszczeni do turnieju. Dziwna sprawa jeszcze raz, tym bardziej, że Dominik miał tylko trzech zawodników w kategorii, dlatego na pewno by się znalazło miejsce jako czwarty zawodnik. U Kuby tak samo nie było tam zbyt wiele zawodników, więc nie było aż na tyle zmian, żeby to jakoś skolidowało z programem całych zawodów. W każdym bądź razie przykra sprawa. Dzisiaj nie walczymy. Możecie zobaczyć, jak wygląda turniej w Lublinie. Ale co, nie poddajemy się, niedługo kolejne wyzwania. I tam mam nadzieję, że już wszystko dogramy i nasi zawodnicy wystartują na dzisiejszym turnieju. I tyle, jestem na maksa po prostu w kur i nie mogę tego przeżyć, że przyjechaliśmy praktycznie na dach. Piętno na mnie, ustala mi tętno za mnie. Zbyt często z nóg zwalam siebie, czując się jak rozkładające się mięso na glebie. Stan mojego ciała mnie nie zadowala, chcę już przestać i przejść do działania. Organizm wycieńczony znów dał mi znać o sobie. Kazał wziąć się w garść i zacząć działać, nie jak zawsze poprzestać na słowie, bo słownie zbyt cyklicznie to robię. Moje dłonie w twarz palą mi liście, dając mi uczucie złudne, że to zajebiste. Jakby mówiły, Dawid masz rację, mam rację, zaiste. Z czasem te ręce składają się w pięści, nie rozumiejąc powodu ciosów nie odczytuję treści. Kości ścięki poddają się od ciosów potęgi, pękają od braku energii, błagając własnych ciała części prawej i lewej ręki, żeby uschły i zdechły za te męki. A dlaczego twierdzisz, że to winę rąk? A skąd to kurwa się bierze, no skąd? Brat za dużo chce, pragnę za wiele. Zbyt mało mnie cieszy, grzeszę, bo mam je do barków przykute. Ile startów jeszcze wykonam, nim porzucę to, co mnie truje, kurwa i truje. Muszę się oczyścić, fizycznie i mentalnie, by móc ponownie dawać siebie to, co najlepsze, kurewsko, esencjonalne. Na Almie są dzisiaj drugie mistrzostwa Polski Pankrationu. I co ciekawe, bardzo podobna formuła walki jak do karate Kyokushin, czyli zawodnicy mogą kopać w każdą strefę, czyli nogi, korpus oraz głowę, ale rękoma pracujemy tylko na korpus. Dlatego myślę, że czołówka karate Kyokushin mogłaby bardzo zwojować na takich właśnie mistrzostwach Polski Pankrationu i może za rok zdecyduje się wrócić na matę i zawalczę właśnie w nowej dla siebie, ale bardzo podobnej formule, w której walczyłem wcześniej, czyli na mistrzostwach Polski Pankrationu. Ja już przywykłem, sypiam po 20 godzin. Z tym, że na tydzień boję się jutra. Wczoraj też się go bałem, przedwczoraj tak samo. Boję się, że któregoś dnia nie wymyślę powodu, dla którego wstanę rano. Wahania nastroju, zapierdalanie spokoju przez wojnę do pokoju. Sam jeden w pustym domu. Masz pytania? Kurwa też mam, odpowiedzi nie mam. Jak to jest, że za każdym... Walki odbywają się w oktagonie, na macie i w ringu. Mamy trzy formuły, formułę kickboxingu K1, formuła Pankrationu, są to drugie mistrzostwa Polski oraz turniej amatorski na zasadzie MMA. Jest około 100 zawodników. Koniec, jeżeli chodzi o naszą przygodę na dzisiejszym turnieju w Lublinie, jest niedosyt, ponieważ no, mieliśmy
ochotę wystartować, pobić się, ale tak jak słyszeliście, nie było nam dzisiaj to dane. Ogólnie impreza zorganizowana fajnie. Przypominam, trzy formuły, Pankration, Mistrzostwa Polski Pankrationu, Liga MMA oraz Formuła K1, 100 zawodników, Lublin. Myślę, że na kolejnych zawodach poprawimy się i my, ale również i sędzia główny tego całego zamieszania, bo jeżeli by chciał, to wiem dobrze, że by to zrobił, by wpuścił naszych zawodników i mogliby wszyscy zawalczyć i mogliby wszyscy, że tak powiem, zadowoleni wyjść z tej imprezy. Słuchajcie, McDonald's miał mi poprawić humor, ale jestem tak zły cały czas za tą zaistniałą sytuację, że nie zawalczyliśmy dzisiaj na tej Almie, czy nie wiem, naprawdę rano musieliśmy wstać, jechaliśmy w dobrym nastroju, dobrze byliśmy nastawieni, przede wszystkim byliśmy przygotowani i no nie wiem jak to nazwać, a jeszcze mnie boli to tym bardziej, że wiem dobrze, że walki się jeszcze nie rozpoczęły, jakby sędzia główny był normalnym człowiekiem, to by nas dopuścił, by nie było żadnego problemu, bo jeszcze był na to czas, nie było dużo zawodników w kategorii i moglibyśmy spokojnie zawalczyć i namieszać na Almie w Lublinie. Dlatego jestem bardzo zły, kupiłem sobie loda, kawkę, siedzę, myślę, tak jest, loda, dokładnie tak, tu już głupie skojarzenia, ale tak właśnie jest. Mam nadzieję, że to mi poprawi humor, chociaż na razie jeszcze ten humor jest cały czas zły i tyle. Słuchajcie, kończymy tego vloga. Pamiętajcie, zostawcie suba, dajcie łapę w górę, piszcie w komentarzach, żeby robić ruch na kanale i zajrzyjcie na mojego Instagrama. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale. Us!